Gdy tylko jedna osoba leżała na łóżku, łyżka wisiała nad powierzchnią śmietany. A gdy położyły się dwie osoby, łyżka zamaczała się w śmietanie. Proste i skuteczne. Po powrocie do domu poleciał do sypialni i znalazł pod łóżkiem garnuszek masła. Wielkie brawa, kapela z ulicy Hutniczej. Podobało się? Jeżeli się podobało, to proszę o dużo, dużo więcej braw. To w zasadzie początek polsko-czeskiej, estońskiej drezyniany. Kochani, pamiętajcie, że wciąż trwają zapisy. Drużyny chętne do wzięcia udziału w konkursie drezyn ręcznych. Zgłaszają się do stolika organizatora zawodu w celu zapisania się. Kochani, są cztery kategorie, ja nawet je w tej chwili wymienię. Rodzina, pierwsza kategoria, druga kobieta,
druga kategoria to kobiety, trzecia kategoria mężczyźni, czwarta kategoria to kategoria open. W każdej kategorii może brać udział. Wcześniej mówiliśmy po 5, ale zmiana była 10 drużyn dwuosobowych. 10 drużyn dwuosobowych potrzebujemy, więc te zapisy trwają. Osoby kandydatów. Thank you.
Pamiętajcie, że impreza polsko-czeska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Gazozis w ramach programu operacyjnego.